Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w programie O co chodzi? Resort kierowany przez mojego najlepszego nieprzyjaciela Zbigniewa Ziobrę, który nazywa się resortem sprawiedliwości, chociaż jest to resort niesprawiedliwości, przygotował zupełnie kuriozalną zmianę przepisów w zakresie zwalniania osadzonych czy skazanych z więzień. Nowe przepisy dają prokuraturze prawo do wniesienia skutecznego sprzeciwu od decyzji sądu o zwolnieniu kogoś na przykład na przedterminowo, albo na przepustkę, albo z jakichś tam innych powodów, co powoduje, że de facto wyroki sądowe tracą znaczenie, bo nie będzie tak jak dotychczas, że są dwie strony sporu, sąd rozstrzyga i liczy się to, co rozstrzygnie sąd. Będzie tak, że są dwie strony sporu, rozstrzyga sąd, ale rozstrzygnięcie jest bez znaczenia, jeżeli się nie zgodzi jedna ze stron. O co chodzi? Chodzi o tak zwane zwolnienia warunkowe, o zwolnienia na przepustki, o skracanie kary. To się odbywa w taki sposób, jeżeli ktoś zostanie skazany, część wyroku tam już odsiedział, ale na przykład dobrze się sprawuje albo rokuje pozytywnie, to może złożyć wniosek o wcześniejsze zwolnienie, a jeszcze jeśli siedzi, to może czasem złożyć wniosek o przepustkę, może złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I taki wniosek z urzędu trafiał do instytucji odpowiedzialnej za to, czyli do sądu. Sąd się zwracał do prokuratury o zajęcie stanowiska, wyznaczał posiedzenie w tej sprawie, na które najczęściej stawiał się adwokat tego, który chciał wyjść na wolność. Sąd wysłuchiwał argumentów obu stron i wydawał decyzję albo na korzyść skazanego, czyli pozwalał mu wyjść, albo na niekorzyść, czyli kazał mu jeszcze zostać w więzieniu. Teraz pan Ziobro wymyślił przepis, który prokuraturze pozwoli na wnoszenie sprzeciwu, czyli na niezgodzenie się z wyrokiem sądu. I jeżeli taki prokurator się nie zgodzi, no to mimo wyroku sądu oskarżony czy skazany pozostanie w więzieniu, mimo że sąd zgodzi się na to, żeby go wypuścić. Jest to oczywiście sytuacja absurdalna. To w żadnym kraju nie funkcjonuje coś takiego, żeby jakakolwiek instytucja, zwłaszcza prokuratura, mogła kwestionować orzeczenia sądowe i wymuszać ich niewykonalność, ale znacznie gorsza od tego jest tendencja, w którą wplata się ten przepis. No, ten przepis oczywiście jest produktem intelektualnym pana Ziobry, więc no, nie mógł być doskonały, tak to delikatnie nazwijmy, z oczywistych względów. No, pan Ziobro przecież nie ma pojęcia w ogóle o pracy prokuratury, o żadnych śledztwach. On przecież w życiu żadnego śledztwa nie prowadził. Jedyny akt oskarżenia, jaki przez lata sformułował i skierował do sądu, to był przeciwko mnie. Potem tam jeszcze były jakieś dwa kolejne. Nawiasem ze mną sprawę przegrał i nie zna zupełnie ani praktyki działania prokuratury, ani niczego, co się z tym wiąże. Czas jego rządów w prokuraturze to jest katastrofa zupełna, co zresztą widać po głośnych skandalach ostatnio. I tenże Zbigniew Ziobro wymyślił przepis, który ma prokuraturze pozwolić wstrzymać wykonanie sądu. Czyli de facto prokuratura staje się ważniejsza od sądu. Polska jest chyba pierwszym krajem, który uważa się za kraj demokratyczny, w którym coś takiego ma miejsce. Bo jak to będzie wyglądać w praktyce? No, będzie to wyglądać w praktyce w taki sposób, że ktoś odsiaduje wyrok i sprawuje się dobrze w zakładzie karnym. Zarówno naczelnik więzienia, jak i jego wychowawca dochodzą do wniosku, że cel kary został osiągnięty, więc niech on wyjdzie, zajmie się pracą, utrzymaniem rodziny, a nie siedzi na koszt podatnika, i popierają jego wniosek o wcześniejsze zwolnienie. Sąd musi się nad tym pochylić i z reguły w przypadku ludzi skazywanych tam za jakieś głupoty, to sądy się pochylały nad tym pozytywnie, zwalniały tych ludzi, nie było problemu, oni wracali do normalnego życia. A teraz prokurator będzie mógł powiedzieć: nie, tego wyroku sądu nie będziemy wykonywać,
I rzeczywiście taki wyrok pozostanie martwy. No, dziwna zupełnie logika, jak na partię, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość. Ale znacznie gorsza jest tendencja, proszę Państwa, w którą to się wplata, bo to jest tendencja, która się od lat utrzymuje w czasach, kiedy prokuraturą kierują pan Ziobro i pan Święczkowski, która ma dawać wszechwładzę prokuraturze. Jest na przykład taki przepis, który pozwala prokuratorowi nie zgodzić się na zwolnienie osoby, wobec której sąd pierwszej instancji odrzucił wniosek o areszt tymczasowy. Ta prokuratura zaskarża, no i blokuje przyjmowanie kaucji. Szokująca zupełnie sprawa. Przecież jeżeli przepis mówi, że ktoś, wobec kogo sąd oddalił wniosek o areszt, musi być natychmiast zwolniony, natychmiast, no to jego trzeba natychmiast zwolnić. On z sądu, po tym jak usłyszał słowo oddala wniosek, powinien zostać natychmiast zwolniony. Tymczasem prokuratura może takiego człowieka nadal trzymać. Może się odwołać. Może nie przyjąć kaucji za niego, prawda? I co wtedy? No i wtedy taki człowiek siedzi nadal w izbie zatrzymań czy gdzieś tam, bez wyroku sądu, no, wbrew wyrokowi sądu, czy wbrew postanowieniu nawet, no bo postanowienie mówi, żeby go zwolnić za kaucję albo bez kaucji, a prokurator mówi nie, nie będziemy tego robić. Prawda? Sprawa na przykład dobrowolnego poddania się karze. Prokurator może powiedzieć nie. A przecież to sąd powinien o tym decydować. Sprawa listu żelaznego. To jest największe kuriozum. Ktoś, prawda, był tam zamieszany w jakąś aferę, wyjeżdża z Polski, chce w jakiś sposób się rozliczyć z wymiarem sprawiedliwości, składa propozycję, złożę zeznania, ale dajcie mi list żelazny. No, normalnie powinien to rozpatrzyć sąd, a prokurator może powiedzieć nie. Wymiar sprawiedliwości w Polsce i całe sądownictwo staje się terenem wszechwładzy prokuratury. Tę wszechwładzę resort Zbigniewa Ziobry stara się z każdym rokiem jeszcze powiększać, rozwijać, poszerzać i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby to nie sąd podejmował ostateczną decyzję, tylko żeby to robiła prokuratura. Zresztą mieliśmy niedawno odsłonę kolejnego sporu Romana Giertycha z prokuraturą. To jest absolutne kuriozum, bo prokuratura twierdzi, że Giertych ma zarzuty, Giertych ma 30 wyroków sądowych, z których wynika, że nie jest podejrzany. Jakaś liczba w ogóle chora. Ja nie pamiętam takiej sprawy w ogóle w Polsce, żeby w jednej sprawie sądy 30 razy się wypowiadały. Coś niebywałego. I kiedy okazało się, że przed sądem, a bodaj w Poznaniu, jeśli dobrze pamiętam, pan Giertych te wszystkie sprawy powygrywał, one orzekły na jego korzyść, to prokurator krajowy, pan Święczkowski, prokurator krajowy, bardzo wysokiej rangi, urzędnik państwowy, stwierdził, że prokuratura nie będzie tych wyroków respektować, bo się jej nie podobają. To niestety prowadzi do takiej sytuacji, że ma być zmarginalizowana rola sądów jako tego ciała, który orzeka, na korzyść prokuratury. Przy zupełnej jakby marginalizacji adwokatów. Za chwilę dojdziemy do sytuacji, w której adwokatowi już nic nie będzie wolno. Będzie co najwyżej mógł powiedzieć, proszę tu Wysoki Sądzie mojego klienta skazać na bardziej łagodny wyrok, ale być może zabronione zostanie adwokatom w ogóle wnioskowanie o uniewinnienie klientów. Czemu to służy? Pan Ziobro mówi, że polskie sądy są tam przeżarte gangreną, patologią, to jest wszystko prawda. Aczkolwiek hipokryzja tego polega na tym, że pan Ziobro jest jednym z głównych winowajców tego systemu i pan Ziobro i PiS dlatego marginalizują rolę sądów, nie dlatego, żeby zmienić system, bo system jest zły i to jest prawda, ale dlatego, żeby coraz więcej funkcji sądów zaczęli pełnić prokuratorzy. Dlaczego? Bo prokuratorów mianuje pan Ziobro. To pan Ziobro decyduje, kto w której prokuraturze będzie pełnił jakie stanowisko. A nad panem Ziobrą jest jeszcze premier Morawiecki i nadpremier albo wicepremier, albo skromny poseł z Żoliborza, jak to go niektórzy złośliwie cytują, Jarosław Kaczyński. Prokuratura, zwłaszcza pod rządami pana Ziobry, nie ma cienia tej niezależności, które mają sądy, chociaż i w sądach z tą niezależnością różnie bywa. I
w tej walce o odbieranie sędziom i sądom kolejnych kompetencji na rzecz prokuratury chodzi o to, żeby w każdej sprawie, jaka tylko będzie miała miejsce, można było zastosować polityczne jakieś żądanie, żeby prokurator, który ma swojego szefa, ministra, czyli polityka, który też ma swojego szefa, czyli premiera, czy szefa rządzącej partii, musiał wykonywać polityczne decyzje. To jest tendencja samobójcza. Ja nie jestem zwolennikiem, no delikatnie mówiąc, tego systemu. On jest zły, spatologizowany, przegarzarty gangreną do szpiku kości, ale to rozwiązanie pana Ziobry nic nie poprawi. Będzie tylko gorzej. I ktoś może powiedzieć, że trzeba sądom odebrać władzę w wielu kwestiach. Ja też za tym jestem. Ja uważam, że wiele obszarów funkcjonowania państwa w ogóle powinno zostać zlikwidowanych, na przykład opieka, kwestie opieki nad dziećmi. Ja bym w ogóle całe sądownictwo rodzinne rozwiązał. Więc ja te argumenty znam, ale jest kontrargument, że ten system, który jest, on jest lepszy niż system tworzony przez Ziobrę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.